teraz zwróćmy uwagę, co my tu widzimy? Mamy tutaj tak, oczodół, nosodół, gębodół i z tyłu mamy śmiechoguzik. Odpowiedzialny za? Za śmiech? Bardzo dobrze. 3 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpił kabaret Hrabi. W skład powstałego w 2002 roku kabaretu wchodzą Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kames, Tomasz Majer oraz Łukasz Piecz. W Chorzowie zaprezentowali program Co jest śmieszne. O nie, 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 panie doktorze. Czy pan zwariował, panie doktorze? Ale proszę mi zaufać, jestem lekarzem. Ale... Proszę się nie martwić, łopata jest sterylna. Panie doktorze, a jeżeli pan nie trafi w mój śmiechoguzik? Nie poddam się. Każdy program to jest nowe wyzwanie. To jest kwestia tego rodzaju, że po tylu latach pewnymi rzeczami można sterować, bo mamy dużą świadomość tego, co robimy. My sobie sami wyznaczamy pewne wyzwania. Staramy się, każdy program staramy się tak wymyślić tak, żeby to nie był jakiś taki odprogram, jakiś tam zupełnie bez żadnych tam większych, głębszych myśli, jakiejś tam ambicji, tylko żeby to był program wyzwanie, żeby było się z czym mierzyć, żeby później w tym momencie, kiedy ten program już będzie zamknięty do końca, już będzie grany, żebyśmy mogli wtedy być z niego zadowoleni. No oczywiście też głównie chodzi tu o zadowolenie też ludzi, którzy to oglądają. Zatraćmy się w bląsach, niech zatrzęsie pod nami się świat. Ty masz czym potrząsać, ja też mam.